Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 20 lat temu, 18 lat temu, w 2002 roku, w Washington DC, czyli stolica Waszyngtonu, District of Columbia, dwóch czarnych terrorystów, no w zasadzie to zatrzymało na 100% życie w Waszyngtonie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Film powstał taki, seria cała, 8 odcinków. Jas Snajper, tak się nazywa. No i opisuje to, co się działo z dwoma ludźmi. Jeden młody chłopak, 17-letni Lee Boyd Malvo, oraz jego kochanek, jego mentor, jego nauczyciel, no jego szef w zasadzie dwuosobowej bandy, John Allen Muhammad. Muhammad, no, nazwisko dosyć ciekawe. Oni zrobili serię tych morderstw, zabili 10 osób. Film będzie, cała seria zacznie się 10 maja. No i w zasadzie to jest premiera. Dobrze wszystko zrobione. Pokazywane są rodziny. Bazowane jest to na rozmowach telefonicznych właśnie tego Lee Boyda Malvo, bo on siedział w więzieniu Red Onion, czyli to jest czerwona cebula, w więzieniu stanowym. Film pokazuje niewinne ofiary i pokazuje szczególnie od strony tych biednych ofiar, rodziny tych ofiar, przyjaciół, znajomych, ukochanych, którym bardzo ciężko żyć było z tą myślą, że po prostu ich bliscy zostali zamordowani. I film nie pokazuje, nie stawia całej tej sytuacji, tego scenariusza, czy tego układu w tym, żeby zrozumieć te potwory, ale podkreśla tą ludzkość, tą humanizm tego wszystkiego. Nie wzbudza ani empatii do tych morderców, ani sympatii do tych morderców. No, takie przestępstwa, takie zbrodnie po prostu są trudne do wyjaśnienia, trudne do zrozumienia. To jest najgorsze. Kobieta Ursula McFarlane, która wyprodukowała ten film, nakręciła ten film, pokazuje jak to się stało, że ten młodociany kryminalista, morderca, który dostał wielokrotne kary dożywocia. Dlaczego w Ameryce jest coś takiego jak wielokrotne kary dożywocia? No dlatego, że jeżeli ktoś dostanie tam 4, czy 5, czy 10 kary dożywocia za każdą zabitą osobę, no to wiadomo, że nie będzie 10 razy żył w tym więzieniu, no ale te wszystkie odwołania i te sentencje nie przekładają się na prawdziwe. Zawsze są jakieś redukcje, zawsze są minimalizowane i po jednym czy dwóch morderstwach, no to często im się udaje jakoś wyjść, no na starość, schorowani i tak dalej, ale są wypuszczani. A on dostał po prostu 10 wyroków dożywocia. No i ciekawe jest, że ten młody Malvo pokazuje się jako 17-latek, no już to jest 12 lat, także ma 29 teraz. No on wyrastał na Jamajce, tam gdzie w rodzinie murzyńskiej. Ojciec dosyć szybko uciekł, matka później no biła go, nie wychowywała dobrze po wylądowaniu w Ameryce. Zapoznał się z Muhammadem. Ten Muhammad, no to był weteranem całej tej wojny na Bliskim Wschodzie.
No i wrócił do Ameryki, no i był po prostu wściekły. Był wściekły i Muhammad był skłonny do tego, żeby swój własny kraj zniszczyć. Malvo znalazł w tym Muhammadzie no taką postać niby ojca. Zawsze nie miał swojego ojca, to znalazł w nim ojca. Muhammad obiecał mu miłość, obiecał mu miłość tak jak własnemu synowi, no ale później się okazało, że jednak wszystko to się opierało na wykorzystywaniu. No i Muhammad to nie tylko został takim przyrodnim ojczymem, rodzicem, no ale został jego kochankiem, po prostu zrobił z niego swojego własnego, był pederastą i lubił młodych chłopców. No i nasączył tego młodego Malva nienawiścią. Nasączył go nienawiścią, no a ten biedny chłopak zasysał to wszystko jak gąbka. Te zażalenia Muhammada, no to nie były, no to w zasadzie dotyczyły wszystkiego, dotyczyły wojska, no bo poszedł do wojska, był w tej Zatoce Perskiej, w wojnie z Zatoce Perskiej. Wojsko dało mu wykształcenie, dało mu jakiś taki cel w życiu, no na pewno tam pojechał, żeby strzelać, no został snajperem, no i wyszkolił później tego młodego snajpera. Po tym nienawidził białych ludzi, no nienawidził białych ludzi, miał uraz do białych ludzi, no to tak jak czarne życie znaczy dzisiaj, też oni mają w zasadzie, nienawidzą białych, także to też jest jakieś straszne podobieństwo. Nienawidził swojej drugiej żony, swojej drugiej byłej żony, no bo miał pierwszą żonę, później miał drugą żonę Mildred, która zabrała dzieci, które Muhammad miał właśnie z tą Mildred, no ale dlaczego zabrała mu? No bo on uprowadził te dzieci wbrew tam nakazom sądowym, no to doprowadziło do tego, że Muhammad po prostu zdecydował, że będzie mordował i cały tego jego szał myśli doprowadził, że zaczął właśnie mordować. Była to fala zniszczenia, fala po prostu morderstw, no nieprawdopodobna. Wszyscy naokoło, no to mniej więcej podejrzewali, że coś tam się dzieje, podejrzewali, że coś tam chodzi, no ale zaczęło się od tego, że jego drugiej żony, znajomej siostrzenica została zamordowana w Waszyngtonie. No to na złość, no tam nie wiadomo o co to chodziło. No a później zaczęli rabować, mordować, napadać z bronią w ręku. Było to w Arizonie, było w Luizjanie, było w Alabamie, w Georgii. No i to wszystko to było takie testowanie tego Muhammada z tym młodym chłopakiem Malvo. I to był wielki plan na przyszłość, na terror w Waszyngtonie, w stolicy. Dlatego, że Muhammad wybrał stolicę jako miejsce, gdzie to jest, no gdzie cała republika ma swoją siłę, gdzie są instytucje. No i on chciał pokazać, że nikt nie jest pewny życia, czy spokojnie, pokoju, nawet w stolicy amerykańskiej. Te 22 dni tego koszmaru i tej makabry policyjnej, społecznej, to wiadomości były nieustannie w telewizji. 13 osób, biali i czarni, młodzi i starzy, biedni i bogaci, było postrzelonych. 10 właśnie ze skutkiem śmiertelnym. Oni byli zabici w District Columbia,
W Maryland i Virginia, no bo to jest te trzy stany, ten DC, no to został wyłączony. Komuniści dzisiaj, amerykańscy kombinują, żeby zrobić ze stolicy następny stan, który w konstytucji i w zamierzeniach założycieli Ameryki nigdy nie był przewidziany, no bo nigdy nie chcieli, żeby stolica... Stolica ma być dla wszystkich stanów, a nie ma być stanem samym w sobie. Tyle tylko, że jakby stolica została stanem samym w sobie, no to by było wtedy dodatkowych dwóch senatorów. I jakby było dwóch senatorów, no to na pewno to by byli socjaliści, no bo tak jak wspomniałem, 150 kilometrów naokoło Waszyngtonu, to wszyscy są socjalistami. Także dwóch następnych socjalistów by doszło. No ale wracając do Malwo Mohameda, no to ich intencje to było steroryzować i chcieli, żeby to był pokaz, żeby to była eskalacja taki w zasadzie, żeby wszyscy po prostu bali się. Dlaczego się bali? No bo ofiary były wybierane przypadkowo, były wybierane na stacjach benzynowych, na rogu ulicy, na parkingach, także oni przyszykowywali się do tego, no i uciekali dosyć łatwo, no bo wszystko planowali zabicie z tego względu, jak najłatwiej uciec. Mieli samochód Chevy Caprice 1910 rok, czyli 12-letni, no i tam w zasadzie usunęli czy zmodyfikowali tylne siedzenia. No i ten młody chłopak leżał w tym bagażniku i na tylnym siedzeniu nogami, no i patrzył przez mały otwór strzelał po prostu przez kufer, przez ten trunk. Przez pewien okres policja nie wiedziała, kogo szukać, bo tam paru świadków to wspomniało w dwóch miejscach, że widziało taką półciężarówkę, wielką taką furgonetkę białą. No i oni właśnie szukali. Nie mieli ani pocisków, no bo mieli pociski, ale nie mieli łusek, bo te łuski zostawały w zasadzie w samochodzie. No i nikt nie był w stanie ich zatrzymać. Nikt nie był w stanie ich zatrzymać, tej wściekłej zemsty. No ale teraz pytanie jest, zemsty za co, tak? W całym tym filmie, no to film łączy te wszystkie miejsca, dlaczego akurat Malwo i Muhammad, ich taka dosyć no ciężka przeszłość spowodowała to, że zrobili to, co zrobili. No w filmie nie pokazują żadnych argumentów, że ktoś inny jest winny za to, co Muhammad robił. Muhammad był całym tym mózgiem za tym całym szaleństwie, za tymi zbrodniami. On po prostu miał życie takie, jakie sobie stworzył. On po prostu spał w łóżku, które sobie pościelił. Był wściekły na wojsko, był wściekły na jego pierwszą i drugą żonę. No i zdecydował, że zamieni tego młodego chłopaka Malwo w zawodowego mordercę. Muhammad jest pokazany jako szaleniec, który jest wściekły. No ale to wszystko było z jego własnego powodu. Malwo, no co, zamknięty był, kiedy miał 17 lat, także że recytuje te wszystkie opowiadania, co robił, jak robił. No trochę tam niby żałuje nad tym, co zrobił, no bo oczywiście dochodzi to do niego po 18 latach. No ale widzowie nie żałują jego, tak? To jest to, co on dzisiaj mówi, no to jest troszeczkę i za późno, i za mało. No i on się stawia, że jest w zasadzie
ofiarą Muhammeda, ale to nie tłumaczy, bo on wiedział, kiedy zabijał mężczyzn, wiedział, kiedy zabijał kobiety, wiedział, kiedy zabijał dzieci, no i wiedział, że to wszystko było niedobre, ale to robił tylko, żeby zadowolić Muhammeda, no i do tego jeszcze entuzjastycznie podchodził do tego, no i jako Muhammed, jako pederasta uwiódł tego młodego chłopaka, zrobił z niego homoseksualistę, no i oni razem mieli po tych zabiciach, mieli jakiś też nieprawdopodobny, odlatywali w seksie, tak, także te homoseksualne rozrywki dostarczały im dodatkowej jakiejś podniety, także to jest też makabryczna. Cały ten Malwo i Muhammeda, cały ten szał tej zemsty i kary, no to był nie do zapomnienia w zasadzie, no to każdy normalny rozumie, że to nie ma żadnego wytłumaczenia na takie zachowanie. Film dodatkowo pokazuje wywiady z żonami, mężami, z braćmi, z wujkami, z przyjaciółmi i znajomymi wszystkich tych ofiar, które były zabite. No i pokazuje, jak to wpłynęło na ich życie. Pokazuje ten cały ten ból i uraz, który Malwo i Muhammed wprowadzili do tych kilkunastu rodzin. No to jest straszny smutek i żal. No i wściekłość, że to bezsensowne akcje jakieś takie kryminalne, bandyckie, zbrodnicze, no i które zabrały im tych ich ukochanych tylko dlatego, że ludzie byli w złym miejscu, no i w złym czasie. Cały film też pokazuje te wycinki z telewizji 911, czyli numer telefonu na policję, kiedy to oni tam nagrywają, te wszystkie, kiedy ludzie dzwonią, że tam ktoś został zabity, czy zastrzelony, kiedy ludzie się kontaktowali z policją, pokazuje mapy, pokazuje najróżniejsze wykresy, rozmowy z policjantami, rozmowy z detektywami, z reporterami, rozmowy z lekarzami. Także cały ten film jest dosyć ciekawy, pokazuje wszechstronnie, żeby pokazać wszystkim ludziom bardzo konkretnie i bardzo szeroko, co tam się działo. No, pokazuje też, wprowadza w sumie w sposób myślenia tego młodego chłopaka, no i też wprowadza sposób myślenia Muhammeda. Muhammed w zasadzie wykonana była egzekucja w 2009 roku, czyli po 7 latach, 7 lat się odwoływali. No wstrzyknęli mu truciznę. 7 lat czekał na tą truciznę. Tak szczerze mówiąc, no to na dzień dzisiejszy te trucizny też komuniści kwestionują, że są niehumanitarne. No ale jak takiego bandziora nie wykonać egzekucji? To 7 lat jeszcze żył po zabiciu 10 osób. I film nie zapomina pokazać jej prawdziwej tego horroru, czyli centrum całej tej historii, no to jest ten horror dwóch maniaków, którzy pokazali. No, najważniejsza sprawa jest, że ofiary i ich rodziny były pokazane, a Malwo, twarz jego nigdy nie została pokazana, no i bardzo dobrze. Także, że był duży hołd dla ofiar, no i żadnego szacunku czy pozytywnej sprawy dla tego czarnego charakteru. Został zostawiony w ciemności, no i w zasadzie niewidoczny. No i tam, gdzie powinien żyć w więzieniu do końca, żeby zapłacić za tą swoją straszną karę, to co zrobił. Zdrowie dla normalnych,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pozdrowienia dla konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Pamiętaj, głosuj 2022-2024. Socjaliści, patrzcie się, kto był poprzednikiem Black Lives Matter, no to właśnie ten Muhammad, no to ma taką nienawiść, tak jak bardzo dużo ludzi z Black Lives Matter.